I lecimy dalej. Tak. Wygraliśmy na poziomie łatwym. I te kanciate uszy. I knew you wouldn't let us down, Tommy. You're really one of us now. A lot of people made a lot of money on that race, Tommy. And you get all the credit. So you won't come out short. You should stop by and see Lucas Bertoni. He also bet and won a pile of money. So he wants to repay you, too. Somehow. Okay, I will. Congratulations, you big hero. Thanks. Yeah, congratulations, you big hero. Chyba muszę zmniejszyć sterowanie. To będzie w dodatkowych chyba pozostałe. Raz. Oj. Sens troszeczkę za duży. O nie, teraz to jakbym pływał. Trochę więcej. Nauczmy się otwierać. Aha, czyli ten umiem otwierać. Naumiałem się już. Czy ten jestem w stanie otworzyć? Jestem. Tak, też byłem z tych kółek z dymu. Tego chyba też jestem w stanie otworzyć. Najśmieszniejsze jest to, że w momencie, kiedy zacząłem grać i grałem już w to ponad godzinę, doszedłem do misji, w której trzeba było wysiąść z samochodu, nie byłem w stanie wysiąść z samochodu. Żadnych opcji, nic. Musiałem googlować, jak wyjść z samochodu w mafii. Nie trzymam nic w dłoniach? Nie ma nikogo tutaj? No i przecież ten rusznikarz był. Dobra, weźmiemy czerwony. Czerwony wygląda dumnie. Chodź. Oj, daj spokój z tymi mandatami, kurczę, próbowałem dojechać na misję, my chyba z 6 razy złapali. Dlatego pierdzielę, włączam tempomat i jadę. Ale fajne, to jest akurat fajne. Animacja, że wysiadanie z samochodu, że podchodzi do ciebie policjant. Powiem ci, że pograłbym RP właśnie w takim mieście, to znaczy w takim mieście, no, w tych czasach. Byłoby fajnie, te samochody nie zapierdzielały pierdyliard kilometrów na godzinę. Był klimat, była dobra muzyka. Gdzie jest mapa? Dawaj? Oj, przepraszam. To nie moja wina. To na telefon patrzyłem, no wie pani. Musi pani wybaczyć, niestety. No. I wyobraź sobie pościg takimi samochodami, które ja rozpędzałem się do 80, do 100 km na godzinę. Pop, 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 pop.
Ale za to jak wjadą w ściany, to przejadą przez cały dom, nie? Przepraszam pana, no wie pan, no. No, do, jedź do tyłu. A, mam manualną skrzynię biegów. Jakoś to się przełączało, tylko nie pamiętam jak. A. Nie będę się w manuala bawił. Dwóch lat już nie jeżdżę z manualną skrzynią biegów, już mi się nie chce majtać. I podjeżdżając pod górkę, nie zastanawiasz się, czy jednak podjadę. Czy dziś podjadę pod górkę? Ale to sama przyjemność, tak się wlec, kurde. Toczysz się jak ślimak. O nie! Policja! Nie! Nie! No dobra, zjadę wam. I ty maniak. No dobrze, no. No przyjmę ten mandat, choć nie mam żadnej puli pieniędzy ani nic takiego. Albo może mam, tylko że nie wiem gdzie to znaleźć. A, na skrop sobie, tak. No dobrze, oficerze. Pozdrowienia dla policji. Nie, no oczywiście, że się nie zdarzy. No. Kto to wymyślił? Wsiadanie, kurde, za pomocą prawego klawisza myszki. Dobra, jedziemy do głównej. Jedziemy do głównej i skręcimy w lewo. Warunkiem, że nie wjedziemy w tramwaj. To ja miałem nie wjechać w tramwaj, a nie tramwaj nie miał nie wjechać we mnie. Słuchaj, wiesz co, ja też nie, no. I to bardzo mi się nie obraził. Byłoby, naprawdę byłoby super, kurczę, gdyby zrobili render jedynki. No ogólnie, no gra nie wygląda najgorzej jak na tamte czasy. Wygląda bardzo, bardzo ładnie. To, że wszystko spowija mgła, żeby poukrywać, to już jest inna sprawa. Ale naprawdę, jak na tamte czasy, kiedy ta gra rządziła, to nie dosyć, że fabularnie wymiata, to jeszcze... Gdzie mi środkiem ulicy, sieroto, chodzisz? To jeszcze... Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. To jeszcze wyglądało na tamte czasy bardzo, bardzo, bardzo ładnie. No wiesz, no... Ogólnie ostatnio zajęli się remasterem wszystkiego prawie. Więc może też zajmą się takimi, wiesz, klasykami, no. Robili nowego Residenta, ale to już Capcom. Mam nadzieję, że zrobią też tego Nemezisa, są takie plany. W Nemezisie spędzimy Hello. Najwięcej czasu w Residencie. Hey, Tommy! Right here! Hey, Tom! Congratulations on winning, huh? Oh, you did great. I didn't really think you'd do it at first, huh? But when you got going, I knew how it would end, yeah. Thanks to you, I won a big bag of money. And just so you know I'm not ungrateful, I'll teach you a few tricks. You see that, Butte? No, widzę. Well, now I can't give it to you, but I can show you how to lift one and where.
Watch how easy it is to get into this baby. Ale ogólnie o Residencie czy o Nemezisie? Czy o remake'u piece of cake. Remasterze okay. Dwójki. I figure I can manage that. There's another one that belongs to a loaded official down at City Hall. During the day, it sits in a car lot behind a municipal building on Central Island. I think I might go and check if it's, parked correctly. When you get tired of that, stop back here. I always have something new. Thanks, Lucas. I'll come by sometime after work. I'll be seeing you. Całe dzieciństwo oglądasz, jak ojciec w to grał? No to czym mam tam pojechać? Halo, nie zostawiam bez samo... A, jest. No, powiem ci, no... Ja moje najlepsze lata pamiętam, kurde, właśnie na nagraniu w Residenta. Gdzie my to mamy? Okej. Okay. I przez most trzeba. W jedynkę grałem, jak miałem 16 lat. I to wtedy była nówka. No, 96 rok. Później dwójka. W dwójkę pamiętam, siedzieliśmy na jakimś mangowym konwencie. 72-godzinnym. I okazało się, że jakaś sierota przyniosła, kurde, PSA z dwójką. Trójkę też zresztą dzieliśmy na tym samym, kurde, zjeździe, znaczy rok czy dwa lata później też na mangowym konwencie. Było fajnie. Ale powiem ci, że remaster dwójki, choć jest zupełnie zmieniony i to zupełnie inna gra, bardzo... Oglądałem tylko. Bardzo mi się podoba. Będę musiał w niego zagrać. A Nemezis to Nemezis. Stars. Wieczne zaszczucie, kurczę. Resident też klasyka. Resident Silent Hill. Ja, policja! Co? Czerwone światła! Macie już ten mandat. Mogę płacić ich 5000, bo i tak nie wiem, gdzie mam pieniądze. Da. Poczekaj, tylko przypomnę sobie, jak się wysiada. O, masz. Daj ten mandat i spadaj. A teraz dopiero zapomnę. Pamiętam, jak graliśmy w te rezydenty na zmianę na jednej konsoli. Potrafiliśmy w nocy siedzieć w 6-7 osób i po prostu cieliśmy w tego w rezydenty. Pamiętam to demo do Silent Hill'a, który nie wyszedł. To był ten korytarz, w którym trzeba było chodzić w kółko i trzeba było zrobić odpowiednią kombinację różnych rzeczy, żeby w końcu wyjść z tego korytarza. No. Było creepy. Wiesz, ja boję się zombie, to muszę przyznać. Boję się cholernie zombie, dlatego... Jestem dopiero na trzecim sezonie tego The Walking Dead. Oglądam z moją małżonką. Jeden odcinek dziennie.
Gdzie mam tu jechać? A tutaj jest. Wszyscy tak mówią, a później się okazuje, że oglądają horrory pod kołdrą. No to wiesz, gry są tak zrobione, żebyś kurde przykleił jumpscare'a co jakiś czas, nie? Zauważy mnie? Ole kolumbryna, ja pierdykam. Pewnie jeszcze nie zarysuj. No jedź, zielone masz. No film to film, film to oglądasz i tak naprawdę masz... posłuchasz sobie filmu, oglądasz go, a tutaj jesteś w grze, zawsze się wczuwasz, prawda? Ta postać... postać staje się... Zdaje się, można powiedzieć, bez skojarzeń, przedłużeniem ciebie, prawda? I po jakimś czasie zaczynasz się nawet o nią martwić. Martwić o to, że nie dojdziesz do następnego momentu, że zabraknie ci amunicji i tak dalej. Tak właśnie działają gry. To nie skręć mi w prawo, w lewo możesz. Jak murzyn jeździ, jak Żydówka dokładnie. Żydówki u mnie w okolicy właśnie w taki sposób jeżdżą. Bez kierunkowskazów, z prawego pasa skręcają w lewo, z lewego w prawo. To takich nauczyli. Znowu policja. I wiesz co najbardziej podoba mi się w starej mafii? Wiesz co? Przygotowujemy się ze znajomym. Znajomy właśnie ciśnie w tego, w nową dwójkę. Remaster dwójki. Przygotowujemy się do przejścia na S. Na S2, żeby tam zdobyć te śmieszne jakieś tam odznaczenia, czyli ja robię Intel cały, a on po prostu biegnie. Nawet chyba będzie online, coś mi się zdaje. A, muszę tam od tyłu podjechać. Więc jak na razie są przygotowywane mapy. Przygotowywana jest możliwość przejścia. Jeśli jest mowa Yukiwo z nami, to może przytaknąć. Jakiś czas temu był. No, ja pierdykam, kto takie wielkie samochody wymyślił? Amerykanie. Da się, wiesz, takie rzeczy przejść, ale to już naprawdę maniacy przechodzą. And so I made a few new friends and got my first luxury car. Didn't seem so bad being a gangster. Super. Nowy samochód. Taki misji zawsze chciałem. One evening, after a slow day, I was sitting alone at Salieri's and just drinking. Luigi came over to me and asked me if I wouldn't do him a favor. Hey, Tommy. You know my daughter, right? Yeah, bardzo dobrze. Luigi. Nice girl. Poznałem ją wczoraj. Dość dogłębnie. You must be proud. Thanks, Tommy. She sometimes helps out here behind the bar. Thing is, I don't want her to walk home alone tonight.
Only yesterday some stupid punks gave us some problems. You know, with all that dirty talk and all that. You know, I am worried about the girl. So I thought that maybe you could see her home. It's not far away. You're a gentleman and you have a lot of respect in this neighborhood. Those punks wouldn't try anything with you around. No problem, Luigi. It'll be a walk in the park. Oh, Tom, you cannot imagine how grateful I am. Damn, I was worried. No one knows who these guys are. A ja nie mam klamki. Come in for lunch tomorrow and I'll do something special. Something special. Sarah, come over here. Sarah, this is Tommy. He'll take you home and make sure those punks don't bother you anymore. Hello. Hello, thanks a lot. It won't take you long. I don't live very far from here. Let me get my coat and then we can go. Okay, I'll wait for you outside.